to mamy wojnę, pani Millerowo, powiedziałby dobry wojak Szwejk, gdyby oczywiście żył, no ale niestety, bo wojnę oczywiście mamy, to znaczy jeszcze nie wiemy, czy dużą, czy małą, ale na Ukrainie prezydent Poroszenko ogłosił stan wojenny. To znaczy najpierw ogłosił stan wojenny, a potem się trochę zreflektował pod wpływem perswazji Wierchownego Sowieta Ukrainy i ze stanu wojennego zrobił taki stanik wojenny. To też jest niezły numer, no ale proszę Państwa, po co mu ten stan wojenny był potrzebny? Znaczy z jakich powodów? Ano z takich, że rosyjska marynarka ostrzelała ukraińskie okręty, a taki holownik to nawet staranowała w cieśninie kerczeńskiej. Rzecz polega na tym, że po aneksji Krymu przez Rosję w ramach rozbioru Ukrainy, zarówno od strony krymskiej, jak i od strony Półwyspu Kerczeńskiego, ta cieśnina stała się wodami terytorialnymi Rosji. No i Rosjanie tak tę cieśninę traktują, ale Ukraina oficjalnie tak jej nie traktuje. No i statki, które przechodzą z Morza Czarnego na Morze Azowskie, muszą przepłynąć przez tę cieśninę. I do tej pory Ukraińcy awizowali przepływnięcie takich statków przez cieśninę kerczeńską. Rosjanie to przyjmowali do wiadomości. I obywało się bez incydentów, bo a Ukraińcy mają tam na Morzu Azowskim taki port Mariupol, a tam drugi jeszcze budują, rozbudowują taką bazę morską, więc oczywiście pływać muszą. Tym razem okręty ukraińskie nie awizowały swojego przepłynięcia. Tak w każdym razie twierdzą Rosjanie, Ukraińcy twierdzą, że się awizowali, ale ja nie bardzo im wierzę, bo gdyby się awizowali, to chyba nie byłoby incydentu. Incydent był właśnie dlatego, że się nie zaawizowali. No i rosyjskie okręty ostrzelały okręty ukraińskie. Tam zginęło, nie zginęło, tylko ranionych zostało. Jedni mówią trzech, inni sześciu. No, pierwszą ofiarą każdej wojny, nawet takiej malutkiej, to jest prawda. W związku z tym no, nieprędko się dowiemy, jak tam było, chociaż świadkowie są. Jak to rejent Milczek mówił, nie brak świadków na tym świecie. No ale świadkowie jedni będą zeznawali tak, a inni będą zeznawali inaczej. Zwłaszcza, że podobno niektórzy marynarze, którzy zostali aresztowani tam przez Rosjan, już się zaczynają przyznawać. No to jak się zaczynają przyznawać, to będzie na pewno wersja umocniona. Proszę Państwa, na wieść o incydencie prezydent Poroszenko natychmiast ogłosił dekret o stanie wojennym. Ciekaw, tak szybko go przygotował. No i Wierchowny Sowiet jednak nie był taki entuzjastycznie nastawiony do zatwierdzenia tego dekretu o stanie wojennym z tego powodu, że na Ukrainie zbliżają się wybory prezydenckie. One już będą na wiosnę, tak za jakieś parę miesięcy. No i problem polega na tym, że notowania prezydenta Poroszenki są bardzo niskie. Znacznie niższe od notowań pięknej Julii Tymoszenko, która już chyba całkiem wyzdrowiała, a nawet widać, że nabrała wigoru. No i może mogłaby zdetronizować prezydenta Poroszenkę ze stanowiska prezydenta. No i co się w takich sytuacjach robi? A w takich sytuacjach wykonuje się manewr ucieczki do przodu. No i właśnie prezydent Poroszenko taki manewr ucieczki do przodu wykonał. Nie wiem, co powiedzieć obywatelom Ukrainy, żeby na mnie głosowali. No to sprowokuje małą wojenkę z Rosją, bo to zawsze robi wrażenie. No i proszę Państwa, prezydent Poroszenko liczy na co najmniej trzy korzyści. To też mnie utwierdza w podejrzeniach, że prezydent Poroszenko mógł całą tę operację właśnie w ramach manewru ucieczki do przodu przygotować, dlatego że już Rzymianie starożytni mówili,
i z fecitku, i prodest. Ten zrobił, kto skorzystał. W związku z czym, na jakie korzyści liczy prezydent Poroszenko? No przede wszystkim na takie, że poprawi sobie reputację. Liczył, że to bezpośrednio sobie poprawi reputację, bo w pierwszych słowach dekretu pierwotnej wersji o stanie wojennym to był zakaz wszelkich demonstracji. Oczywiście przeciwnych prezydentowi Poroszence. Jeśli by na Ukrainie jakieś demonstracje odbywały, to tylko wychwalające prezydenta Poroszenkę. No więc to była niewątpliwa korzyść ze stanu wojennego. Potem mogłyby nastąpić jakieś inne wzięcie za mordę wszystkich, którzy tam agitują przeciwko prezydentowi. Wreszcie, i to jest też ważne, po drugie umiędzynarodowienie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego czy ukraińsko-rosyjskiego. No i prawdopodobnie za tym umiędzynarodowieniem poszłyby żądania finansowe. No dajcie nam pieniądze, przecież Ukraina, politycy ukraińscy, a prezydent Poroszenko w szczególności, bardzo dobrze opanował sztukę obcinania kuponów od prezentowania Ukrainy na arenie międzynarodowej jako państwa specjalnej troski. No tam nie wszyscy dają się na to nabierać, ale nasi umiłowani przywódcy to jeden przez drugiego. Nie tak dawno przecież prezydent Duda zawiózł tam 1 miliard euro, właściwie nie wiadomo na jakiej zasadzie, bo przecież prezydent zgodnie z konstytucją nie ma żadnych uprawnień finansowych, no ale zawiózł, wziął i zawiózł. Z czyjej kasy wziął? No tego się nieprędko dowiemy, albo nawet nigdy, bo no są tajemnice państwowe i nikt tych świętych pieczęci nie będzie ani łamał, ani wyskrobywał. Proszę Państwa, oczywiście świat, zatrząc się z oburzenia, a szczególnie niektóre części świata, najbardziej nasz nieszczęśliwy kraj się zatrząc z oburzenia, i pan minister Szczerski, a później za nim pan prezydent Duda, strasznie się złemu Putinowi odgrażali. Wywołało to pewne nastroje w społeczeństwie naszego nieszczęśliwego kraju. No a jak już są jakieś nastroje, to wielu ludzi o słabszych głowach zaraz sobie dopuszcza różne myśli. No i tak się stało właśnie. Kukuniek wpadł na pomysł, że on się spotka z Putinem i mu wyperswaduje, żeby tam z Ukrainą to mądrze załatwił sprawę, bo to Kukuniek wszystkie sprawy mądrze załatwia. No widać wyraźnie, ostatnio koncepcje mu się lęgną z szybkością światła w tym mroku tej mózgownicy, bo nie oskarżył Cęckiewicza za to, o to, że jest Bolkiem. No, ciekaw jestem, czego się jeszcze dowiemy. Myślę, że pana Lecha Wałęsę powinien jednak przebadać jakiś weterynarz, bo żeby tak bardzo tam na arenie międzynarodową nie startował tam z Putinem i tak dalej, bo to jeszcze, no, Kukuniek się tak ośmielił, tyle inicjatywy wykazał, bo prezydent Trump nie był pewien, czy się zechce z Putinem spotkać. No jak Trump się nie spotka, to Kukuniek się spotka, to tak, żeby Putin nie miał krzywdy, żeby mu obetrzeć łzy po tym zawodzie. Ale okazało się, że prezydent Trump się spotka z Putinem mimo wszystko w Buenos Aires. No tam w Buenos Aires, jak sama nazwa wskazuje, jest dobre powietrze, nie ma smogu z powodu emisji dwutlenku węgla, w związku z tym, no, gdzie się można lepiej spotkać z Putinem, jak nie właśnie tam. Proszę Państwa, więc wszystko wskazuje na to, że cała rzecz się skończy wesołym oberkiem, chyba żeby się nie skończyła, chyba żeby Rosjanie jeszcze postanowili skorzystać z okazji i zlikwidować te ukraińskie wybrzeże na Morzu Azowskim razem z tymi portami. No to wtedy rzeczywiście rozbiór Ukrainy już stałby się faktem, bo warto przypomnieć, że o ten Mariupol to toczyły się walki, bo Rosjanom zależało, żeby uzyskać lądowe połączenie z Krymem, nie tylko przez most na cieśninie Kerczeńskiej, ale również z północnej strony. No i wszystko się może zdarzyć. Krótko mówiąc, prezydent Poroszenko może się znaleźć w sytuacji ucznia czarnoksiężnika, który wypuścił z butelki gina i nie potrafił już potem nad nim
zapanować. Proszę Państwa, no jeszcze raz wrócę do naszych umiłowanych przywódców, zwłaszcza pana prezydenta i pana ministra Szczerskiego. No widać wyraźnie, że oni też dopuścili sobie do głowy to hasło, że będą wojować za wolność waszą i naszą. No, no, za naszą to tak nie bardzo wojują, ale za waszą to na pewno. No ale skoro im tam nasz najważniejszy sojusznik pokazał, wiecie, no Duda tutaj tego, no to prezydent Duda podskakuje, wymachuje. No nie szabelką, przecież Polska szabelki żadnej nie ma, wymachuje rękami, no zachowuje się, krótko mówiąc, jak ormowiec Europy. Ormowiec, wiadomo, to tylko może pokrzykiwać, podskakiwać, przytupywać, no i właśnie tak się nasi przywódcy zachowują, a w tle jeszcze kukuniek z tymi swoimi inicjatywami. No proszę Państwa, wyobrażam sobie, jak się Putin rechocze, jak słyszy takie doniesienia z Polski. Tym bardziej, że właśnie nasi umiłowani przywódcy zostali ofuknięci jak psiaki przez panią Georgettę Mosbacherową. Pani Georgetta się ujęła tutaj za męczeństwem, męczennikami z TVN-u. Jak wiadomo, chodzi o to, że reporterzy TVN-u dawno temu przejeżdżali przez głuche lasy koło Wodzisławia Śląskiego, no i tam jakieś zagadkowe odgłosy z tych ostępów ich dobiegły, więc wzięli kamerę i poszli za tymi odgłosami. I co się okazało? A no, że to odgłosy obchodów urodzin Hitlera. No i żeby tam ci hitlerowcy ich tam, nie wiem, nie zagazowali, to zaczęli tam hajlować i tak dalej. No i tu prokuratura bada, bo jeden z tych hitlerowców doniósł, że dostał 20 tysięcy złotych za zorganizowanie tych urodzin i właśnie od jakichś tajemniczych mężczyzn, wśród których przynajmniej jeden mógł być powiązany z TVN-em, bo zależało im na tym, żeby tam do tych uroczystości urodzinowych została dopuszczona pewna dama, właśnie reporterka TVN-u. Proszę Państwa, warto przypomnieć jeszcze, że te urodziny Hitlera to przypadają w kwietniu, ale TVN emitował to nagranie, czekał z tym prawie, no, prawie rok, emitował to tak na przełomie roku. Dlaczego tak czekał prawie? Ano, zbiegło się to w czasie z tym, że w Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się prace nad ustawą 447. No i część Polonii Amerykańskiej podjęła taki rozpaczliwy lobbying, żeby tę ustawę zablokować. I tutaj TVN wystąpił właśnie z rewelacyjnym programem o polskich nazistach, którzy tam ukrywają się w lesie. No nie da się ukryć, że takie rewelacje, co prawda tych gówien w Ameryce mało kto ogląda, no ale tam ktoś oglądał. No i oczywiście sympatia do polskich nazistów, jak to w ogóle do nazistów, znacznie osłabła i prawdopodobnie wpłynęła również na osłabienie skuteczności i tak rozpaczliwego tego lobbingu. Proszę Państwa, no dobrze, ale dlaczego pani Georgetta? Dlaczego pani Georgetta? No, tego oczywiście nie wiem, ale warto przypomnieć, że właścicielem TVN-u jest pan Dawid Zaslav z pierwszorzędnymi żydowskimi korzeniami. On jest właścicielem Discovery Communication, która kupiła TVN. No widać wyraźnie, że żydowski kapitał się instaluje również w środowiskach opiniotwórczych. No i jednego tylko nie wiem, czy Dawid Zaslav jest bogatszy od pani Georgetty, czy nie. Chyba jednak jest bogatszy. No a jak jest bogatszy, to w Ameryce, Państwo wiecie, taka hierarchia jest. Na najniższym szczeblu jest pucybut, a tam na najwyższym jakiś taki worek złota, do którego wszyscy się modlą. No i jeśli pan Dawid Zaslav jest bogatszy od pani Mosbacher, to mógł tam wziąć słuchawkę i powiedział, słuchajcie, no tu Mosbacherowa
Z czym się teraz zajmujecie? Macie jakiegoś męża, którego chcecie wyszlamować, czy nie? No nie mam, dopraszam się łaski, panie Dawidzie, nie mam. No to weźcie tam, napiszcie list do tych dyrdymałów warszawskich, żeby tu, jak który mi rękę podniesie na TVN, to mu ta ręka zostanie odrąbana, tak jak to mówił Józef Cyrankiewicz w 1956 roku w Poznaniu. Proszę Państwa, no i Pani, no to jak Pan każe, sługa musi. Pani Żorzeta oczywiście jazda, to w dyrdy napisała list. Nasi umiłowani przywódcy nawet nie ośmielili się pisnąć słowem. Pani rzecznik rządu powiedziała, że nie będzie odpowiedział. No niechby który odpowiedział, co by mu zaraz przypomniała. Naczelnik państwa nawet się nie odzywa, przycupnął jak myszka. Widać, że tylko w stosunku do Putina są tacy odważni, a w stosunku do pani Żorzety to dudę w miech chowają. Proszę Państwa, no więc widać, że żydowska okupacja będzie bardzo wesoła, to znaczy będzie obfitowała w momenty. Nie wiem, czy Kukuniek jeszcze nie zabierze głosu, bo to by dopełniło obrazu sytuacji, ale jeszcze chciałbym o jednej sprawie powiedzieć, proszę Państwa. Od dawna filozofowie, a zwłaszcza teologowie, zachodzą w głowę, jak może wyglądać Królestwo Niebieskie. No niewiele o nim wiemy, bo wiemy tylko, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. No ale tak konkretnie to bardzo niewiele wiemy. Jedno wiemy, dotychczas wiedzieliśmy na pewno, że na tamtym świecie, bo Królestwo Boże jest z tamtego świata, nigdy nie było, nie ma i nie będzie żadnych reform. Na szczęście od niedawna wiemy na temat Królestwa Bożego trochę więcej, a to za sprawą nabożeństwa dziękczynnego, jakie zostało odprawione w kościele Panien Wizytek na krakowskim przedmieściu w podziękowaniu, w podzięce za prezydenturę Hanny Grankiewicz-Waltz. I jego eminencja Kazimierz kardynał Nycz, który tam wygłaszał przy tej okazji kazanie, powiedział między innymi, że pani Hanna tu budowała już na ziemi Królestwo Boże. Więc trochę więcej, dzięki tej deklaracji trochę więcej wiemy, bo nie wypada, jak kardynał mówi, to nie wypada zaprzeczać. Więc w takim razie Królestwo Boże musi trochę przypominać Warszawę pod rządami Hanny Gronkiewicz-Waltz. No to z tego wypływają rozmaite wnioski, między innymi takie, że pan Trzaskowski będzie musiał kontynuować budowę Królestwa Bożego, co z pewnością zwiększy w Warszawie ruch turystyczny, dlatego że no, ludzie z całego świata będą przyjeżdżać, żeby zobaczyć, jak wygląda Królestwo Boże, a również przeciwnicy Królestwa Bożego będą przyjeżdżać, żeby tu wypatrzeć słabe punkty, żeby tym łatwiej Królestwo Boże obalić. No i w związku z tym ratusz musi się przygotować, zresztą nie tylko ratusz, ale hotelarze, restauratorzy, no i pracownicy przemysłu rozrywkowego, dlatego że no owszem, w dzień to będziemy budowali Królestwo Boże, ale wieczorem trzeba się to jakoś rozerwać, więc no wszystkie, że tak powiem, dziedziny życia będą poruszone. W związku z tym jestem prawie pewien, że pan prezydent Trzaskowski będzie musiał powołać specjalnego pełnomocnika w ratuszu do spraw budowy Królestwa Bożego. No i tam z licznym personelem biurowym, o trochę to musi kosztować, no ale trudno, nie ma rzeczy doskonałych. Jakby Królestwo Boże nic nie kosztowało, to by znaczyło, że jest niewiele warte.